David Cameron sprzedał brytyjską królową. CBA zatrzymało grupę Ukraińców przemycających bursztyn do Polski. Według najnowszych sondaży politycznych PiS nie będzie miał konstytucyjnej większości. A na koniec w ramach ciekawostki dnia dowiemy się, czego obawiają się dyskonty. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry. I jeśli mnie znacie nie od dziś, no to na pewno wiecie, jaki mam stosunek do polskiego wymiaru sprawiedliwości, a właściwie niesprawiedliwości. Jeżeli jeszcze mnie nie znacie na tyle, no to koniecznie zobaczcie ten materiał. W skrócie, w polskich sądach i prokuraturach dzieje się nie najlepiej. Jest odgórny przykaz, który każe im pozyskiwać pieniądze od przedsiębiorców w dość brutalny sposób, pod przykrywką m.in. walki z mafiami VAT-owskimi. Oczywiście do pewnego stopnia było to dobre, aczkolwiek poszło to bardzo za daleko. Od momentu, w którym nagrałem tamten materiał, w którym powiedziałem, co nas spotkało, zaczęło się zgłaszać do mnie mnóstwo polskich przedsiębiorców i nie tylko przedsiębiorców, którzy zostali w podobny sposób potraktowani przez polski wymiar sprawiedliwości i z częścią z nich nagrałem już wywiady, które będą publikowane na tym kanale już niebawem. Aczkolwiek nie można biernie siedzieć i liczyć na to, że coś się zmieni, kiedy ta informacja, że Polakom to nie odpowiada, w ogóle nie dotrze do rządzących. Więc teraz w ten piątek 27 września odbędzie się marsz, który już jest zarejestrowany przeciwko patologii w polskich sądach i prokuraturach. Także pamiętajcie, piątek 27 września, godzina 12 pod siedzibą Rzecznika Praw Obywatelskich, tam cały marsz się rozpoczyna. Im więcej nas tam będzie, tym lepiej, bo jest większa szansa, że media w ogóle tym tematem się zainteresują. Więc jeśli jesteś z Warszawy lub okolic, lub po prostu masz możliwość 27 września o godzinie 12 być pod biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, no to proszę cię o to bardzo serdecznie, żebyś się tam pojawił i żebyś zaprotestował to, że nie zgadzasz się na takie patologie w naszym wymiarze sprawiedliwości. Wszelkie szczegóły masz oczywiście w opisie, tam również podaję numer telefonu do Macieja Cebulskiego, jednego z organizatorów tej akcji, z którym możesz też całą kwestię przedyskutować, jeśli miałbyś jakieś dodatkowe pytania. Możesz oczywiście je również zadawać w komentarzach. Dzięki ci bardzo serdecznie i zaczynamy pierwszy temat. It is the relationship at the heart of the British state between Prime Minister and Monarch. The golden rule is that everything that passes between them is... Pałac Buckingham krytykuje byłego premiera za wywiad dla BBC. David Cameron ujawnił w nim, że prosił Elżbietę II o dyskretną interwencję podczas kampanii referendalnej w sprawie niepodległości Szkocji. Pałac wyraził niezadowolenie, bo królowa powinna być ponad sporami politycznymi. Premier David Cameron promuje ukazującą się właśnie książkę, w której rozlicza się ze swej kariery politycznej, w tym z Brexitu. Atakuje też obecnego premiera Borisa Johnsona. David Cameron w filmie zrealizowanym przez brytyjską telewizję publiczną wyjaśnia, że podczas szkockiej kampanii w 2014 nie chodziło mu o bezpośrednią interwencję monarchini. Niepokój Downing Street wywołał bowiem pojawienie się sondażu, w którym zwolennicy niepodległości uzyskali przewagę. I rzeczywiście Elżbieta II tuż przed referendum powiedziała, że Szkoci powinni uważnie pomyśleć o przyszłości. Słowa były bardzo subtelne, ale to i tak wiele jak na standardy i tradycje monarchii, a większość ekspertów odczytała je wtedy jako sugestię, że Elżbieta II chciałaby zachowania jedności królestwa. Źródło BBC w pałacu Buckingham donosi, że otoczenie królowej jest niezadowolone z powodu niedyskrecji premiera. On sam twierdzi, że powiedział zbyt wiele. Jest też reakcja pierwszej minister Szkocji Nicoli Sturgeon, stojącej na czele separatystycznej Szkockiej Partii Narodowej. Rewelacje Davida Camerona mówią nam wiele przede wszystkim o nim i pokazują, jaka panika panowała wtedy w rządzie, stwierdziła Nicola Sturgeon. W równie delikatny sposób zaapelowała o to, by w przyszłości królowa powstrzymywała się od podobnych interwencji. Szefowa szkockiego rządu regionalnego stwierdziła, że to powinna być sprawa obywateli Szkocji. W książce For the Record, w wolnym tłumaczeniu Dla przypomnienia lub Gwoli prawdy, która ukazała się w czwartek, David Cameron pisze, że obecny premier Boris Johnson tak naprawdę nie wierzył w sukces Brexitu i poparł go ze względu na swoje ambicje polityczne. Były premier oskarża też obóz brexitowy o oszukiwanie ludzi podczas kampanii referendalnej. David Cameron przyznaje, że był przygnębiony wynikiem głosowania. Opowiada też o swoim żalu po śmierci syna Iwana. Palace, it is double discomfort. Nicholas Witchell, BBC News, Buckingham Palace. No cóż, wiadomo, że David Cameron zostanie zapamiętany raczej jako polityczny ignorant, który odszedł w niesławie i raczej polityki pierwszego rzędu to on już nie zagrzeje, więc postanowił przynajmniej w ten sposób wypromować swoją książkę i zarobić troszkę więcej hajsu. Czy słusznie?
No skoro zajęły się tym media na całym świecie, w tym polskiej, nawet ja o tym gadam, no to na pewno skutecznie. Ale mówię o tym nie tylko dlatego, że no polityczne ploteczki, ale zauważcie, jaka jest różnica pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. No tam wystarczy taka subtelna sugestia królowej, która może być troszkę polityczna i już się robi afera na cały kraj. A kiedy teraz już wyszło, że mógł ją o to poprosić David Cameron, ówczesny premier, no to już jest w ogóle afera na cały świat. A w Polsce? No tutaj przestało nam przeszkadzać nawet to, że Kościół jest polityczny, jest finansowany grubymi pieniędzmi już praktycznie oficjalnie z budżetu państwa i nie wpływa to ani na wyniki wyborów, ani na sam kler. No cóż, co kraj to mentalność i inne uprawianie polityki. No oni mają królową, my szeregowego posła. Oni wychodzą z Unii Europejskiej, a my łagodzimy z nią konflikty. Oni przyjmują muzułmanów, my Ukraińców. A wraz z Ukraińcami bursztyn. Prawda nie jest wygodna ani dla skorumpowanych funkcjonariuszy. 6 osób, w tym 2 obywateli Ukrainy, zostało zatrzymanych w piątek przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. CBA poinformowało w komunikacie, że zatrzymania dotyczyły przemytu bursztynu na wielką skalę. Zdjęcia otrzymało Kontakt 24. Jak podało Radio RMF, do zatrzymań doszło w jednej z restauracji w Jarosławiu na Podkarpaciu. CBA przekazało w komunikacie, że w ramach operacji specjalnej funkcjonariusze rzeszowskiej delegatury biura zatrzymali 6 osób, w tym 2 obywateli Ukrainy podających się za funkcjonariuszy ukraińskich służb specjalnych. Dodano, że operacja specjalna dotyczyła przemytu dużej ilości bursztynu na terytorium Polski, a materiały CBA zgromadzone w tej sprawie zostaną przekazane do prokuratury krajowej. To kolejny już w tym roku przypadek udaremnienia przemytu bursztynu przez CBA na Podkarpaciu. 9 sierpnia funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Podkarpacia na przejściu granicznym z Ukrainą w Medyce udaremnili przemyt okazałej bryły nieoszlifowanego bursztynu. Szacowana wartość kamienia o wadze ponad 800 gramów to około 20 tysięcy złotych. Zastępca rzecznika prasowego Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Agnieszka Siwy przekazała, że złoto Bałtyku próbował wywieźć do kraju bez zgłoszenia 54-letni obywatel Gruzji. Siwy przypomniała, że w maju na okazałe kamienie bursztynu wartego 21 tysięcy złotych natrafili funkcjonariusze KAS podczas kontroli samochodu osobowego na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Krościenku. 7 brył o wadze blisko 2 kg przewozili bez zgłoszenia celnego dwaj obywatele Ukrainy. Rekordowe ujawnienie miało miejsce na przejściu granicznym w Korczowej pod koniec października ubiegłego roku, kiedy funkcjonariusze KAS udaremnili wprowadzenie do nielegalnego obrotu aż 275 kg nieoszlifowanego bursztynu. 50, 200. No to mogę być, jak co, jaka ilość będę brać, pan, to mogę zrobić niższą cenę. Tego newsa podesłał mi Łysy377, za co serdecznie dziękuję. Jeśli ty też chciałbyś coś nagłościć, no to koniecznie wysyłaj mi takie informacje na wiadomości prywatnej na moim Instagramie. Link do mojego Insta masz oczywiście w opisie. A co do samego newsa, no to tutaj możemy tylko pogratulować naszym służbom, że są tak skuteczne. Albo przynajmniej mówią, że są tak skuteczne, bo nie wiemy, na jaką skalę jest cały ten proceder zaangażowany. A z tego, co wiem, no to media już kilka lat temu mówiły o tym, że my śpimy na miliardach złotych ukrytych w bursztynie, ale nikomu nie opłaca się go wydobywać właśnie przez nielegalny przemyt do Polski i sprzedaż po zaniżonych cenach. Więc ja wiem, że te informacje medialne są przekazane raczej tak dla ocieplenia wizerunku naszego rządu, że sobie faktycznie radzi z różnymi problemami, no ale podchodziłbym do tego raczej z takim dystansem. Bo zauważcie, że ta ostatnia akcja, którą przytoczyłem, która też była wielkim sukcesem KAS, Krajowej Administracji Skarbowej, to było przejęcie bursztynu na 20 tysięcy złotych, a podejrzewam, że no, cała akcja kosztowała podatników więcej, cała organizacja tego wszystkiego, żeby ich złapać. A teraz płacimy jeszcze za utrzymanie ich w polskich więzieniach. No ale są też dużo grubsze akcje, takie na kilka milionów złotych, takie, o których mówiłem właśnie w tym pierwszym przykładzie, który przytaczałem, więc no taki bursztyn to już można przerobić sobie na 500+ i wygrać kolejne wybory. Na 4 tygodnie przed wyborami partia Jarosława Kaczyńskiego zdecydowanie prowadzi w sondażach. Opozycja ma jednak szansę, by odsunąć PiS od władzy. Dużą rolę może odegrać zamiana Grzegorza Schetyny na Małgorzatę Kidawę-Błońską, pisze Gazeta Wyborcza. W sondażu Kantar dla Wyborczej aż 75% pytanych było pewnych, że weźmie udział w wyborach 13 października. Dla porównania, przed majowymi eurowyborami twierdziło tak 53%, a frekwencja była w nich rekordowa i wynosiła ostatecznie 46%, podaje Dziennik. Jak wynika z sondażu,
sondażu na Zjednoczoną Prawicę chce zagłosować 43%, na Koalicję Obywatelską 30%, na Lewicę 11%, Konfederacja z 5% poparciem, a PSL Koalicja Polska z 4% i są na granicy progu wyborczego. W stosunku do sierpniowego sondażu Kantar PiS zyskał 4 punkty procentowe i może liczyć na bezpieczną większość w Sejmie, choć nie ma szans na większość konstytucyjną. Koalicja Obywatelska i Lewica zostały na tym samym poziomie. PSL stracił 2 punkty, a Konfederacja 1 punkt. Czytamy w gazecie. Choć na konstytucyjną większość no to nie mają już raczej szans, to te puzzle się tak dziwnie układają akurat w koalicję PiS-u z PSL-em. PiS 46%, oni 4%. Czyli no co, jak prezes Kukiza wyrzucił drzwiami, to ten wchodzi oknem. No ale należy teraz trzymać kciuki za to, żeby faktycznie tej konstytucyjnej większości nie mieli, a żeby prognozy nawet im się pogorszyły. I to mówię do tych, którzy nawet są za PiS-em. No bo niestety samodzielne sprawowanie władzy rodzi wiele patologii, czego jesteśmy świadkami na przykład teraz. Bo ta opozycja, no jaka śmieszna by nie była, no to jednak zawsze patrzy im na ręce, no patrz Kuchciński. A patologii wychodzi więcej i są grubsze, zwłaszcza wtedy, kiedy całą partią rządzi jedna osoba. Czy lubicie robić duże zakupy w dyskontach? Mamy nowy proces rozliczeń w ramach tak zwanego split payment. Nowe przepisy o tak zwanym split payment wchodzą już w życie od 1 lipca 2018 roku. Od listopada mechanizm split payment ma uszczelniać system podatkowy, ale jego wprowadzenie może dotknąć markety i dyskonty. Wprowadzenie zasady podzielnej płatności w transakcjach powyżej 15 tysięcy zł dla produktów i usług z listy liczącej około 150 pozycji ma zacząć funkcjonować już od listopada, przypomina Puls Biznesu. Chodzi głównie o obrót towarami, na których zarabia mafia VAT-owska, czyli na przykład pręty stalowe, metale, wyroby elektroniczne i tym podobne. Mogłoby się wydawać, że niewiele może mieć to wspólnego z dyskontami jak Lidl czy Biedronka. Otóż ma. Jak wskazuje Pohid, przedsiębiorcy w ostatnim półroczu kilkanaście tysięcy razy dokonywali zakupów powyżej 15 tysięcy złotych. Jak wyjaśnia Puls Biznesu, w dyskontach można bowiem znaleźć wiele produktów, które obejmuje lista, na przykład aparaty cyfrowe, komputery, elektronikę czy olej rzepakowy. Kłopot w tym, że sklepy te nie mają możliwości obsługi przy kasie klienta, któremu trzeba wystawić fakturę z mechanizmem podzielonej płatności, sprawnie odebrać przelew od przedsiębiorcy lub zatrzymać towar do czasu jego dokonania, wylicza cytowany przez dziennik Pohid. To spowoduje, że przedsiębiorcy mogą przestać zaopatrywać się w dyskontach. Z perspektywy naszej działalności skala problemu jest ogromna, konkluduje Pohid. Celu, to znaczy zapłacić swojemu kontrahentowi podatek VAT, może zapłacić podatek VAT do Urzędu Skarbowego lub też dokonać przelewu własnego pomiędzy swoimi rachunkami VAT w jednym banku. Mimo, że już w styczniu tego roku Stowarzyszenie Cyfrowa Polska apelowało do Ministerstwa Finansów o to, żeby uprościć split payment, no to nic w tym kierunku nie zostało podjęte, a teraz już wchodzi pełną parą. I to niestety uderza nie tylko w te wielkie dyskonty, ale głównie w polskich małych przedsiębiorców, którzy handlują na przykład taką elektroniką i dla nich te zakupy na 15 tysięcy to jest regularność i teraz już bez księgowej profesjonalnej sobie na pewno nie poradzą. To znaczy pewnie sobie poradzą, ale zmarnują na to kupę czasu, którą mogliby wykorzystać na to, żeby zarabiać pieniądze i tworzyć naszą gospodarkę, no a jak powinie im się noga, no to pewnie pójdą siedzieć, bo tak wygląda nasz wymiar sprawiedliwości właśnie. No i przeciwko temu będziemy protestować już 27 września, w piątek od godziny 12 ruszamy spod Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Pamiętajcie o tym, jeśli możecie być w przyszły piątek w Warszawie, no to koniecznie tam bądźcie. A teraz, żeby już nie było tak smutno, drętwy sucher. Lekarz mówi do pacjenta, no niestety muszę pana zmartwić, to jest rak z przerzutami, już niedużo życia panu zostało. A może pan zrobić tak, żeby w papierach wychodziło, że umarłem na AIDS? Co? Zdurniał pan? Dlaczego? No wie pan, no wtedy mojej baby to już żaden nie tknie, a ten, kto już ją tknął, będzie miał za swoje. Tego drętwego suchara podesłał mi na Instagramie Dominik Cyngier, za co serdecznie dziękuję i oczywiście otrzymujesz od nas Złotego Ryszarda. A jeśli ty też chcesz swojego Złotego Ryszarda, to koniecznie napisz mi swojego suchara w wiadomości prywatnej na Instagramie. Link do Insta masz oczywiście w opisie. Ja już się będę żegnał. Do zobaczenia jak zawsze jutro lub pojutrze. Cześć!